może popadać, a na Podhalu także zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na wybrzeżu do 22 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie słaby lub umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa grafitowa lodówka Beko, dystrybutor zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Po reklamie. To jest poranek Polskiego Radia 24. Mamy poniedziałek. Ten poniedziałek to 29 dzień maja. To jest 149 dzień roku, a dzień będzie trwał 16 godzin 24 minuty. Kwadrans przed 21. W Warszawie zajdzie słońce. Dzień działacza kultury, Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. A imieniny? Bogumiła, Bogusława, Magdalena, Maksym, Maria, Rajmund, Teodozja i Urszula. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. Jako że nowy tydzień, jako że poniedziałek, to Mirosław Skoro na stanowisku. Dzień dobry. Witam cię, witam państwa. Zwykle przekrzywiam głowę w lewo, żeby zobaczyć Mirka. Teraz musiałbym się odwrócić, drodzy państwo, więc to trochę będzie tak brzmiało, ale to wszystko dlatego, że mamy nowe studio i Mirosław przy nowym stole. Jak ci się podoba studio? Bo to pierwszy raz chyba tutaj u nas. Drugi raz, ale przy tym trójkątnym stole magicznym pierwszy raz, trzeba przyznać. No i zobaczymy, jak się podoba, jak przetestujemy. No właśnie, jak się państwu podoba, czekamy na opinię. Proszę najpierw zajrzeć na polskieradio24.pl, podejrzeć, co się dzieje w naszym studiu, a potem być może, jeśli mają państwo ochotę, oczywiście napisać kontakt @polskieradio24.pl. W każdej sprawie na te maile czekamy oczywiście. 8 minut po siódmej. 24 pytania. Rozmowa poranka. Witam państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24, a gościem Polskiego Radia 24 jest Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i panie pośle, musimy zacząć od tego, co wywołało burzę polityczną prawdziwą, czyli Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich w polskiej polityce, w polskich realiach, która ma zbadać to, czy no, Rosjanie nie za bardzo bruździli w gospodarce i w polityce, ale ma zbadać bardzo długi czas, a pierwszy draft raportu ma być do 21 czerwca. Pamięta pan takie słynne, takie kółka nakładające się, że jeżeli coś ma być szybko, to musi być albo drogo, ale nie może być dobrze i tak dalej, i tak dalej. I te daty, które widzę przy pracach tej komisji, że 21 czerwca ma być już draft tak wieloletniej aktywności rosyjskich wpływów w Polsce, no, każą mi zapytać, czy pańskim zdaniem ma to sens i czy rzeczywiście cokolwiek przez tak krótki czas można dogłębnie zbadać? Panie redaktorze, ta komisja jest wzorowana na tej, która bada sprawę warszawskich nieruchomości. W związku z tym ona może działać także po zakończeniu kadencji Sejmu. Więc rozumiem, że wszystkie te daty nie oznaczają jakichś końcowych tekstów i będzie można się z nich spokojnie wywiązać. A ponieważ sprawa jest rzeczywiście poważna, za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, cały czas obserwujemy różnego rodzaju hybrydowe ingerencje Rosji w sprawy polskie. Wszystko wskazuje na to, że intensywność tych ingerencji będzie jeszcze silniejsza w czasie kampanii wyborczej, więc moim zdaniem badanie tych wpływów jest jak najbardziej na miejscu. Badanie wpływów jest na miejscu. Pytanie, czy zapoznał się pan z tym całym atlasem zarzutów wobec tej ustawy i wobec powołania tej komisji. Pojawiają się różne, od tego, że jest niekonstytucyjna, przez to, że jest to tylko komisja tak naprawdę do ścigania Donalda Tuska, jak to nazwano, chociaż ścigania, pytanie, czy rzeczywiście tylko jego, czy może to być szerzej, aż do tego, że to będzie komisja, której decyzje i tak będą nieprawomocne, bo będą podważane przez sądy, więc po co w takim razie?
Panie redaktorze, ja słyszałem szefa komisji zajmującej się sprawami prawnymi w parlamencie, pana posła Asta, który cały czas używał tego argumentu, że ta komisja jest wzorowana na tej komisji, która zajmuje się sprawą nieruchomości warszawskich. Jak wiemy, ta komisja pracuje od lat. Jeżeli ta ustawa, ja jej nie analizowałem tak dogłębnie, zresztą nie jestem prawnikiem, polegam więc na właśnie słowie pana Marka Asta. Skoro jest ona wzorowana na tej komisji, a tamta komisja działa przez wiele lat i cały szereg jej decyzji zostało zaakceptowanych przez sądy, choć to nie było łatwe. Tak, bo może dodajmy, że wszystkie... część decyzji była podważana przez sądy, część była akceptowana rzeczywiście. Tak, to prawda. Te sprawy nieruchomości warszawskich są niezwykle skomplikowane, no ale wiele decyzji opiewających na ogromne pieniądze zostało przez sądy zaakceptowane. To oznacza, że jej działanie miało sens i skoro ta ma być wzorowana, czy jest wzorowana na tamtej, to moim zdaniem tutaj tych wątpliwości także nie powinno być. Tu pada ciągle ten argument dotyczący właśnie postanowień administracyjnych i brak kontroli sądowej. To nieporozumienie. No, podobnie jak w tamtym przypadku, wszystkie decyzje administracyjne mogą być kwestionowane przez sądy i bardzo często są. No to moim zdaniem wszystkie te wymogi związane z funkcjonowaniem prawa w Polsce są wypełnione. No to pytanie o ten zarzut, który pojawił się ze strony Platformy Obywatelskiej, czyli o to, że chodzi tak naprawdę o to, żeby zaszkodzić Donaldowi Tuskowi. No zaszkodzić mu w pewnym stopniu oczywiście, bo komisja nie będzie w stanie zablokować jego wyboru na posła, ale no, może się postarać, żeby nie mógł zostać premierem. No i pojawia się ten zarzut, że to jest Lex Tusk i chodzi tak naprawdę tylko o jedną osobę. Panie redaktorze, te zarzuty Platformy dotyczące powołania tej komisji i skierowania głównego ostrza tej komisji przeciwko Donaldowi Tuskowi są no, jakimś gigantycznym nieporozumieniem. Przypomnijmy, że na jesieni poprzedniego roku to właśnie Donald Tusk żądał powołania tej komisji. Więc to oczekiwanie Donalda Tuska zostało właśnie spełnione. Nie wiem, co się stało przez te kilka miesięcy, że teraz Donald Tusk kwestionuje tę komisję i twierdzi, że to jest komisja skierowana przeciwko niemu. Nie tylko chciał, ale wręcz żądał od Prawa i Sprawiedliwości tej komisji. Co więcej, objęliśmy obszarem tego sprawdzania także rządy Prawa i Sprawiedliwości, a więc to nie jest tak, że to jest tylko ten okres, kiedy rządziło PO i PSL, ale także okres naszych rządów, więc no, żadnych podejrzeń nie powinno tu być, skoro będą sprawdzane i nasze działania, i działania Platformy, i PSL-u. No i o te działania chciałem zapytać, bo zarzuty i pretensje ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ze strony prawicy wobec obecnej opozycji, wobec rządów PO-PSL są znane, ale chciałem się zapytać, na ile uważnie będziecie się przyglądali takim rzeczom, jak choćby no, był pan, pamięta, taki poseł Solidarnej Polski Romanek, który jeździł na Krym podczas referendum, słynnego pseudoreferendum krymskiego. No to była bardzo ważna postać w Solidarnej Polsce. To był szef gabinetu politycznego Zbigniewa Ziobry. Czyli rozumiem, że to była osoba, która miała dosyć duży wpływ w Solidarnej Polsce. I czy to nie zaważy jakoś na koalicji też, która i tak trzeszczy, widzimy, są wzajemne pretensje i nagle się okaże, że jedna z prawych rąk Zbigniewa Ziobry no, mogła ulegać wpływom nie tylko własnej żony, tak to ujmijmy. Panie redaktorze, nie mamy nic do ukrycia. Przecież ta komisja będzie składała się z reprezentantów wszystkich partii politycznych zasiadających w Sejmie. I każdy z posłów będzie miał możliwość składania dowolnych wniosków, więc wszystkie sprawy, które zostaną podniesione przez członków tej komisji, będą przez nią badane. Jeszcze raz powtórzę, Prawo i Sprawiedliwość w czasie swoich wieloletnich rządów, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, naprawdę nie ma nic do ukrycia. Jesteśmy gotowi, aby wszystkie te wątpliwe sprawy
zostały przez tą komisję wyjaśnione. Jednym z zarzutów, który się pojawił, muszę przyznać, jest zarzut, który też mi przyszedł do głowy. Zajmuję się Rosją i Ukrainą już od kilkudziesięciu lat swojej aktywności zawodowej. Wpływy rosyjskie w Polsce dyskutowano już w 90-tych latach. Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 2015 roku. Od 2014 roku mamy sytuację inwazji na Ukrainę w sposób bardziej zawoalowany, chociaż aneksja Krymu już nie była zawoalowana. Tymczasem mamy maj 2023 roku i dopiero teraz ta komisja powstaje. Dlaczego nie przez te wszystkie lata? Panie redaktorze, mówiąc szczerze, do głowy nam nie przychodziło, że ktokolwiek może zgłaszać wątpliwości co do tego, czy rządzenie Prawa i Sprawiedliwości, szerzej rządu Zjednoczonej Prawicy, ma jakiekolwiek prorosyjskie charakterystyki. Tacy najbardziej radykalni zwolennicy opozycji to tam od początku to gadali, tylko wszyscy to wzruszeniem ramion zbywali. No tak, ale przyzna pan, że pojawiało się to sporadycznie. Ale skoro zostało to wybite na sztandary Platformy jesienią poprzedniego roku, no to uznaliśmy, że najwyższy czas, aby zbadać prorosyjskie zachowania tego rządu, które są ewidentne. I stąd, jak sądzę właśnie ta późna decyzja. No i pytanie, bo dziś, być może dziś tego nie wiemy, ale planowane jest wystąpienie prezydenta. Niewykluczone, że właśnie w tej sprawie, że ogłosi on swoją decyzję. Są osoby, które uważają, że skieruje sprawę do Trybunału. Trybunał jest zamrożony, można powiedzieć, więc to sprawę właściwie zakończy, bo Trybunał się nie zbierze i nie podejmie decyzji. Są głosy, które twierdzą, że może zawetować. Czego pan się spodziewa po prezydencie i co wynika z pańskich odsłuchów? Mówiąc szczerze, nie wiem, panie redaktorze. Wydawałoby się, że prezydent powinien tę ustawę podpisać. No ale pojawiły się takie brutalne stwierdzenia opozycji, wręcz o charakterze szantażu. Mam nadzieję, że pan prezydent im nie ulegnie. No ale być może pojawią się jakieś wątpliwości prawne, o których i pan wspominał. I być może rzeczywiście wtedy pan prezydent skorzysta z tej ścieżki skierowania tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. No wie pan, żyjemy w demokratycznym kraju. Wszystkie instytucje funkcjonujące w naszym kraju podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji, więc rozumiem, że należy szanować reguły demokracji i pogodzić się z każdą decyzją pana prezydenta. No i też odnośnie tego trochę pytanie, bo wydawało się, że Prawo i Sprawiedliwość, powiedzmy, że przekonało Zbigniewa Ziobrę i ziobrystów do tego, żeby poprzeć w parlamencie zmiany w działaniu Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem ta ustawa zniknęła z agendy. Pytanie, na jak długo zginęła i dlaczego? Czy to jest tak, że ziobryści kolejny raz zmienili zdanie? Co tam się dzieje? Pan jest oczywiście europosłem, ale wiem, że rozmawia pan z kolegami i wie, co się dzieje też w polskim parlamencie. Panie redaktorze, dobrze, że pan to zauważył. Mówiąc szczerze, nie znam kulisów tej decyzji. Z tego, co do mnie dotarło, ponoć Trybunał Konstytucyjny, jeżeli chodzi o te prace, został odblokowany. Ale na ile ta informacja jest prawdziwa, przekonamy się w najbliższym czasie, bo jeżeli dobrze pamiętam, rozstrzygnięcie tej ustawy o Sądzie Najwyższym zostało wyznaczone chyba na koniec tego miesiąca. Więc zobaczymy, jeżeli Trybunał w tej sprawie się zbierze, to będzie to oznaczało, że ta blokada wewnętrzna rzeczywiście ustąpiła. No i pytanie też o ziobrystów, skoro już przy tym temacie jesteśmy, to muszę o to zapytać. No była ta słynna wymiana ciosów publiczna między premierem i Zbigniewem Ziobrą. Premier stwierdził, że Zbigniew Ziobro zachowuje się jak krowa, która dużo ryczy i mało mleka daje. Wie pan, z taką krową, to pan był kiedyś politykiem PSL-u, to wie pan, to na konserwy w takim razie, skoro nie ma żadnego pożytku. Będziecie jeszcze w tej koalicji z Ziobrą, czy nie będziecie? Bo można się pogubić, nawet jak się to uważnie obserwuje.
Panie redaktorze, posłużę się tutaj tym stwierdzeniem prezesa Kaczyńskiego. Zjednoczona prawica jest tym szerokim namiotem, gdzie mieści się wiele opcji o charakterze prawicowym. Najprawdopodobniej teraz do tej szerokiej koalicji dołączy także Paweł Kukiz. Nie sądzę, żeby były jakieś głębokie powody, żebyśmy z solidarną czy suwerenną teraz Polską się rozstawali. No, na razie poseł Cymański się rozstał, który przez lata był, czyli to jest raczej taki sygnał, że tam jest jakiś problem. Znaczy, panie redaktorze, to jest indywidualna decyzja posła. To nie jest tak, że my czyhamy na posłów suwerennych Polski, a suwerenna Polska czyha na naszych posłów. Myślę, nie znam tej indywidualnej decyzji pana posła Cymańskiego, ale sądzę, że to jest no właśnie tylko i wyłącznie jego decyzja. No i chciałem przejść do spraw europejskich, ale które mogą dotykać też Polskę. Wraca sprawa przymusowej relokacji, teraz to jest nazywane obowiązkową solidarnością chyba, jeżeli chodzi o uchodźców, o imigrantów, bardziej chyba nawet o imigrantów niż o uchodźców. W jakim obecnie jest to stadium i co może się zmienić w rzeczywistości europejskiej w związku z tymi najnowszymi pomysłami Komisji Europejskiej? Na razie pani komisarz Johansson przedstawiła taką propozycję, o której pan wspomniał, ambasadorom 27 krajów członkowskich. To jest zawsze taki wstępny etap debaty o jakimś rozwiązaniu, które proponuje komisja. Ma pan rację, to rozwiązanie jest łagodniejsze od tego poprzedniego, co więcej. Może właśnie powiedzmy, o ile jest właśnie łagodniejsze, bo wielu ludzi przyjmuje to jako eufemizm, jeżeli chodzi o tę nową nazwę, ale że to właściwie jest to samo, co było wcześniej. Ale pan mówi też, potwierdza, że to znaczy, to jest tam jest no, powiedziane, że to jest jednak wybór kraju członkowskiego. Przyjmowanie imigrantów, jak rozumiem, według tego algorytmu, który został opracowany jeszcze w 2015 roku, druga opcja w sytuacji nieprzyjmowania, ta płatność 22 tysiące euro. Przypominam, że poprzednio to było 250 tysięcy euro. No i wreszcie trzecia opcja, możliwość pomocy humanitarnej o równowartości tych nieprzyjętych imigrantów, więc aż trzy warianty. Ale ma pan rację, nie ulega wątpliwości, że jeżeli dalibyśmy w tej sprawie palec, to za chwilę komisja weźmie całą rękę. Teraz mówi się o 30 chyba tysiącach w pierwszym kroku, no ale już słyszymy o kolejnym kroku, który miałby objąć kolejne 90 tysięcy, więc to jest powrót do tego, co było późną jesienią 2015 roku. Panie redaktorze, my w tej sprawie mamy bardzo silną argumentację. Pokazaliśmy przez te ostatnie kilkanaście miesięcy, a nawet blisko już dwa lata, bo przecież ta akcja hybrydowa na naszą granicę, na naszą i unijną granicę białorusko-polsko-unijną rozpoczęła się przecież latem 2021 roku, więc za chwilę będzie dwa lata. Pokazaliśmy, jak przy pomocy ogromnych sił i środków, w tym także Wojska Polskiego, jesteśmy w stanie ochronić unijną granicę przed tą przemocą, można było powiedzieć, imigrancką. Jednocześnie pokazaliśmy, jak w innym przypadku klasycznych uchodźców wojennych jesteśmy w stanie przyjąć w zasadzie każdą liczbę ludzi, którzy uciekają, ratując swoje życie i zdrowie. Przecież przez Polskę, przez polską granicę przeszło już ponad 11 milionów uchodźców wojennych. Około 1,5 miliona zostało w Polsce. Blisko milion ma przywileje, ci, którzy są w systemie PESEL, tak jak każdy polski obywatel. To są gigantyczne pieniądze, które przeznaczamy na ten cel. Muszę panu powiedzieć, że wielu posłów do Parlamentu Europejskiego, ale także urzędników odwiedzających granice i te przejścia graniczne na granicy ukraińsko-polskiej było w szoku, bo pierwsze pytanie, jakie zadawali naszym służbom, urzędnikom, gdzie są obozy uchodźców? Na stwierdzenie, że nie ma i nie było takich obozów i nie będzie, nie mogli wyjść z szoku. U nich takim schematem jest: przekraczasz granicę legalnie czy nielegalnie,
a trzeba cię sprawdzić, lądujesz w obozie uchodźców. U nas my ten problem rozwiązaliśmy wzorcowo. I z drugiej strony chronimy granicę białorusko-polską przed nielegalną imigracją. Więc mogę powiedzieć tak, jeżeli kraje Unii Europejskiej, te, które mają zewnętrzne granice unijne, mają jakieś problemy, to jesteśmy w stanie dostarczyć know-how w tej sprawie i pokazać, jak powinna wyglądać pilnowanie zewnętrznych granic unijnych i wywiązywanie się z tych obowiązków. Bo każdy kraj, który ma zewnętrzną granicę unijną, przyjął na siebie obowiązek jej chronienia. My robimy to wzorcowo. W związku z tym możemy z krajami, które sobie z tym nie radzą, dostarczyć im wszelkie możliwe informacje, żeby poprawili swoje funkcjonowanie. To panie pośle, na koniec chcę zapytać o coś, co może dostarczyć w takim razie Komisja Europejska. Dosłownie jedna minuta, ale no, ta sprawa budziła kontrowersje. Nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale także, pamiętam, Lewica bardzo mocno naciskała na różne ugrupowania w Parlamencie Europejskim, na Komisję Europejską. Pamiętam Lewicę, która mówiła, że nie informuje, ale żąda, żeby Komisja Europejska wsparła finansowo w przeliczeniu na jednego uchodźcę wojennego z Ukrainy Polskę tak, jak wspierała Erdogana. Co z tym się dzieje i czy Polska może tu na coś liczyć? To znaczy, panie redaktorze, na razie wszystkie te kieszenie związane z pomocą humanitarną są puste. Tam po prostu zwyczajnie nie ma pieniędzy. Natomiast w czerwcu czeka nas tak zwany przegląd śródokresowy wieloletniego budżetu i jest szansa, że takie pieniądze się pojawią. Polska właśnie naciska, żeby rezultatem tego średniookresowego przeglądu ram finansowych na lata 2021-2027 było stworzenie funduszu na pomoc dla krajów graniczących z Ukrainą, którzy przyjęli najwięcej uchodźców wojennych. Miejmy nadzieję, że komisja z tego oczekiwania się wywiąże. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dobrego dnia. Reklama. Angela, a na Dzień Dziecka to co byś chciała dostać? No wiadomo, coś z Media Expert. Najbardziej to hulajnogę elektryczną, smartfona, drona albo te gogle PlayStation VR 2. Te do PS5. Rewelacyjne pomysły na prezenty dla dużych i małych dzieci znajdziesz w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Po reklamie. Autopromocja. Polskie Radio 24 w zasięgu ręki, kiedy i gdzie chcesz. Słuchaj ulubionych audycji w nowej, bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia, dostępnej za darmo w